Dzień dobry, halo Polska, halo bajkszyłowcy, witam Was serdecznie znowu z Hiszpanii. Dzisiaj pogoda już wróciła do normy, czyli jeździmy znowu na krótko. Dzień luźny, dzień piękny i słoneczny, czyli idziemy na luźną przejażdżkę do Morajry. Jak jedziemy do Morajry, to będą rozmowy na murku. Kolejny gość, tym razem jedziemy na rower z Szymonem Traczem, od tego sezonu znowu zawodnikiem teamu Vibatech, i porozmawiamy sobie z Szymonem o planach na ten sezon i o tym, ile pros robi kilometrów w takim styczniu, lutym przygotowawczo, ile Szymon ma już kilometrów zrobionych, ile zwykle przejeżdża w ciągu roku, i przy okazji porozmawiamy sobie też o technice bezpiecznego pokonywania zakrętów. Zobaczymy, jak robi to Szymon. Więc dzisiaj kilka takich luźnych, myślę, że przydatnych wątków. Idziemy na rower, idziemy pogadać przy kawce, lecimy po naszego gościa. Ruch tu dzisiaj w naszym Kalpe, jakby jakieś godziny szczytu były. Nadjeżdża. Hola. Jest i gość. Siemanko. If it's love, I want everything. Touch my soul, touch my heart, don't judge my mental. They told me that life is simple, been real since Papa Pimple. I started out in the rental, Sonata, the presidential. Speak once and listen twice, they told me that less is simple. I'm observing in the room, I'll be flying all on the wall. Open mouth conversations, I leave you all in some awe. Cutting through the noise, I'm hoping I leave a scar. If you don't know where you've been, how you knowing where you are? Just cruising the night, I'm grooving. Thought you said you was my type, I'm moving too slow. Text back like shit, I'm cool with it. I can match energies, babe, I'm moving you so. Klasyczna miejscówka do rozmów już, kultowa. Tak, dokładnie. Jak wszyscy byli zmartwieni, że w Kalpe zimno, to dzisiaj możecie zobaczyć, sytuacja wróciła do normy. Więc jak tam plany na ten rok? Plany na ten rok, teraz zgrupowanie praktycznie już, można powiedzieć, dobiega końca. Znaczy, jeszcze siedzę tutaj około 2 tygodni, ale jestem od 2 stycznia, więc zbliża się ku końcowi. Pierwszy wyścig, Chorwacja, 1 marzec. Klasyk, jest to klasyk 1-2, potem 4, i potem startuje etapówkę 2-2 istriańsko, która ma 4 etapy. I potem klasyki na Słowenii. A potem no to już zobaczymy, co przyniesie los. Tak, barwy, powrót w sumie Vibatech, chociaż Vibatech się zmienił od czasu twojego tego poprzedniego Vibatechu. Tak, tak, tak. No. I sponsorzy, i barwy się zmieniły, rowery będzie KTM w tym roku. Tak? Rowerki KTM. Każdy mówi, że rowerki szybkie, także zobaczymy, czy szybszy od Cadu Dale'a. Tak. Tak. Kaski. Abusa. Dzisiaj było chyba wyciągane. Dzisiaj było wyciągane, tak. Paczuszka przyszła. Kaski bardzo ładne, podobają mi się. Dzisiaj w ogóle rozmawialiśmy po drodze, też taki ciekawy temat, a propos właśnie polskiego kolarstwa, że jest wiele osób, które mówi o tym, że no polskie teamy, no to, że jednak nie, że u nas nikt, że nie ma pro, że to jest inny poziom w ogóle. Ale właśnie mówiliśmy o takim jednym aspekcie, że ktoś, kto siedzi trochę w tym temacie, to bardziej docenia w ogóle fakt, że komuś w Polsce chce się sponsorować i tworzyć team kolarski, patrząc po tym, jak jednak jest to mało medialny dalej temat w Polsce. No dokładnie, dokładnie, kurczę, jednak mieć ekipę swoją i wykładać tak jakby swoje pieniążki na zespół, no to też trzeba mieć do takiej osoby szacunek i... Pozdrawiamy bossa. Pozdrawiamy bossa, pozdrawiamy dokładnie i wielki szacunek trzeba mieć do takiej osoby i też po prostu wielkie podziękowania, że jako kolarze zawodowi możemy robić to, co kochamy i z tego jeszcze po prostu się utrzymywać. Dokładnie, tak właśnie mówiliśmy, że Polska to nie jest Belgia czy Holandia, gdzie jeżeli masz firmę i zakładasz team kolarski, to prawdopodobnie 90% twoich pracowników jest kibicami i wszyscy w miejscowości się ekscytują, tylko robisz to głównie dlatego, że ty to kochasz i tak naprawdę to się nigdy nie zwróci. No to jest po prostu inwestowanie w pasję i dawanie szans właśnie takim ludziom jak ty w sumie, żeby robili to, co kochają i mogli z tego żyć. No. Taka jest prawda. Ile kilometrów już przejechane w tym roku? Ile kilometrów? No. Żeby nie oszukać, sprawdzę na Training Peaksie. Bo jest, tutaj zaznaczamy, jest 2 luty. 2 luty, a ja mam 3528,600 metrów. Pytanie, ile było w zeszłym roku i ile było tak regularnie? Bo w sumie w zeszłym roku mogło być trochę mniej.
Tak, zeszły rok był kiepski, że tak powiem, pod tym względem, ale tam chyba ponad 30 tysięcy. To kiepski. Tak, miałem kontuzję, mało się ścigałem, taki był przeplatany tamten rok. Czyli tak w ogóle tak zwykle w takim okresie przygotowawczym do pierwszego startu, to mniej więcej ile ci wychodzi? Taki styczeń, luty, to na jakim poziomie, pułapie kilometrowym kończysz? Około co miesiąc ponad 3 tysiące, myślę. No to jest... Ponad 3000, no. No dla amatora to robi kosmiczne wrażenie. To się nie wie, skąd wychodzi te potem 30 i więcej. No bo potem przychodzą wyścigi, no to potraficie w tydzień zrobić ponad 1000, nie? Ponad 1000. No raz właśnie leciałem taką etapówkę, Tour of Turkey, no to w tydzień 1500. No, to potem się robią te kilometry. To zadałem ci takie jeszcze jedno pytanie. Jakie jest największe kolarskie marzenie na najbliższe lata jeszcze? No to jest dobry moment w sumie w Paryżu, żeby zadać takie pytanie. Wiem, że zaskakujące, bo nie gadaliśmy o tym wcześniej. To jest pytanie, które zaskakuje. Jakie jest moje marzenie? No. Cieszyć się życiem i dalej jeździć na rowerze. No i pięknie. Jako zawodowiec. No i pięknie. No i tego życzę i tego życzymy. Pytanie na dobry początek. Mamy prosa, mamy zakręt, więc jakbyś miał powiedzieć, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest bezpieczeństwo przy pokonywaniu zjazdów. Oczywiście na treningach radziłbym tutaj unikać jakiejkolwiek szybkiej jazdy ze zjazdów. Natomiast gdy już jesteśmy na wyścigu, no to wiadomo, że z tego zjazdu musimy pokonywać, ten zjazd musimy pokonać bardzo szybko, pewnie, przy wchodzeniu przed zakrętem odpowiednio wyhamować, złożyć się, wiadomo, dolny uchwyt, pozycja jest wtedy bezpieczniejsza. Czyli myślimy przed zakrętem, to jest klucz. Dokładnie. Myślimy przed zakrętem, nie po zakręcie, no po zakręcie już może być nieciekawe. Odpowiedni balans i też również ważna wskazówka, patrzeć po prostu, gdzie jedziecie i skupić się na danym momencie. Była kolejna fajna rozmowa i kolejne fajne rowerowe spotkanie w Kalpę. Dzięki. Dzięki. Możecie tutaj kibicować cały rok. Mam nadzieję, że jak największej ilości wyścigów. Wibatek. Dokładnie. No, mam nadzieję, że gdzieś w Polsce jeszcze spotkamy na jakimś wyścigu na przykład. Jako na wyścigu kibic. Lub na przejażdżce. Dokładnie. A jeszcze może w Kalpie coś wymyślimy, zobaczymy. Może coś wpadnie do głowy. Tak czy siak, dzięki wielkie i do zobaczenia. Do zobaczenia. O tam jakieś Ferrari, co tam jakieś AMG. To jest dopiero egzotyka w Kalpę. Nie mogliśmy się nie zatrzymać, nie zrobić foty. Jak za dzieciaka, nie? Jak Burago.